Serial składa się z 13 odcinków. Pierwsze 5 odcinków gra Eliza Rycembel. To są czasy od studiów do jej takiej pierwszej działalności w STS-ie. Potem do śmierci już gram ja. Nie wiem, czy mnie zaskoczyło, bo takich faktów drobnych to jest dużo, o których o niej nie wiedziałam. Rzeczywiście teraz przygotowując się i czytając jej pamiętniki, te wszystkie książki, których też jest sporo o niej i jej, jeszcze po prostu bardziej ją kocham. Agata Passent zostawiła mi pełną wolność, ale raczej ja miałam do niej prośby, ja się z nią chciałam spotkać i zainspirować się jeszcze bardziej. No, przede wszystkim wydaje mi się, że jest to produkcja dość ryzykowna, ale my wszyscy lubimy ryzykowne przedsięwzięcia. Ryzykowna dlatego, że opowiada nie tylko o Agnieszce Osieckiej, naszej wielkiej, wybitnej artystce, poetce, ale właściwie o dziesiątkach osób, które znamy, pamiętamy, a niejednokrotnie, które wciąż żyją i w dalszym ciągu są legendami. W związku z tym to jest ogromne wyzwanie dla aktorów, no, grać takie pomniki, posągi. W związku z tym właśnie staraliśmy się tutaj w tej naszej produkcji troszeczkę te pomniki odbrązowić, to znaczy pokazać je w takich codziennych, zwykłych sytuacjach, odsłonach, albo też pokazać ich takie najprostsze, najzwyczajniejsze uczucia, takie jakie towarzyszą nam wszystkim, czyli miłość, nienawiść, lubię, nie lubię, itd. Myślę, że tak, znaczy zastanawiam się, na ile jakby taka szeroka publiczność zna jej życie i na ile po prostu znają tą całą faktografię i tego, co ją spotykało, bo to było bardzo burzliwe życie z wieloma emocjami, z wieloma wątkami miłosnymi i spotkaniami z naprawdę tuzami teatru, literatury polskiej tamtych czasów, więc myślę sobie, że dużo rzeczy, jakichś takich kart może się odsłonić przed widzami, którzy niekoniecznie są wtajemniczeni, bardziej znają ją może jako pisarkę, jako osobę gdzieś tam publiczną w telewizji i tak dalej, ale gdzieś myślę, prywatnej sfery jej życia może nie jest tak popularna.